Cześć, z tej strony Pichał i z racji tego, że porna przygoda skończyła się już długi czas temu, a wciąż tęsknię za tą kreskówką, w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić postacie, które przetrwały wielką wojnę grzybów w krainie O. Prze każdą osobę zostawienie łapeczki w górę, 40 łapencji, to jedziemy z serią z wodogrzmotów małych, naprawdę będzie się działo i zuba z dzwonem zostawcie, jeśli chcecie zostać na dłużej z kreskówkowym światem, teoriami, faktami i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować Tymkowi, mojemu widzowi, za dwa wspaniałe fanarty, które aktualnie widzicie. Jeśli chcecie wysłać mi jakiegoś swojego fanarta, to koniecznie dołączcie na serwer Discord, link macie w opisie i wyślijcie go na kanał Wasze Fanarty i zostaniecie ujęci w przyszłym odcinku. A teraz już naprawdę przejdźmy. Fern. Zdaje się, że postać ta umiera podobnie jak postacie w filmach Avengers, ale zostaje on swego rodzaju odrodzony. Z jego kiełków zostaje posadzone drzewo, które naprawdę nieźle się rozrasta. Jego potężność i ogromność możemy zobaczyć w odcinku, w którym to Szerbek i Becia właśnie wchodzą na nie. Fin. W ostatnich scenach epizodu Pory na przygodę Szczerbek wyciąga miecz Fina, który przypomina nam o nim. Jego obecność w mieczu ukazuje nam jego ludzką nieśmiertelność. Cytrusek. Kolejną postacią, która przetrwała, jest sam Cytrusek, który niegdyś był zamknięty w więzieniu i lochach. W ostatnim odcinku Pory na przygodę możemy go zauważyć hasającego w przyszłym świecie krainy O i patrzącego na odżywione potężne drzewo Fina i Jake'a. Tylko niemądry by nie zauważył, że szuka on przygody. Dlatego uważam, że bardzo możliwym jest, że będzie on podróżował z Shermie i Beth, ale co najbardziej zaskakuje mnie, to brak zmiany w jego wyglądzie zewnętrznym. Wciąż jest taki słodki, jaki był. Genio. Nie spodziewałem się, że Genio przeżyje wielką wojnę, a tym bardziej tego, że weźmie on kryształ i stanie się lodowym królem. Po zdobyciu korony staje się on oczywiście nieśmiertelnym królem. W czołówce widzimy go jako śmieszną, latającą brodę. Słodziak. W intrze ostatniego odcinka widzimy Słodziaka jako dojrzałą osobę o potężnych rozmiarach z ogromną brodą. Trzyma on na plecach miecz stworzony przez miętusowego kamerdynera, który chowa zło. Finn miał okazję trzymać ten miecz, tylko w pomniejszonej wersji. Z wielkim zaskoczeniem dla mnie jest to, że miecz wciąż działa i do tych czasów przetrwał. Chętnie zobaczyłbym przygodę Słodziaka, ponieważ byłyby one naprawdę epickie. Można stwierdzić też, że przyjaźnią się ze Szczerbkiem i Becią, ponieważ trzyma on ich na swojej potężnej głowie. I sam Bimo. Ta niesamowita postać, która była mocno związana z Finem i Jake'em, została narratorem historii sprzed 1000 laty, która opowiada on Szczerbatkowi i Beci. Oczywiście wiemy, że mnóstwo postaci z kanonu Pory na przygodę przeżyło tą wielką wojnę, ale w dzisiejszym odcinku ująłem te najważniejsze, które odegrały ważną rolę na historii Adventure Time. Bardzo dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia w czwartkowej teorii z wodogrzmotów małych. Dziękuję wam za wszystko, za suby. Jesteście naprawdę niesamowici. Trzymajcie się, do następnego. Mówił do was oczywiście Pichał na kto. Hej, hej.